Ja się dowiedziałem u siebie w mieszkaniu. Przyszli do mnie moi koledzy, Mirek Kwiek i jeszcze parę innych osób, już nie pamiętam, kto tam był. Bogdan Bielek, tam jeszcze. To taki łomot straszliwy do drzwi. Ale pomyślałem, to bezpieka, otworzyłem i stał Mirek taki i mówi, bezpiecy zabili Staszka. Ja myślę, że się zwariował. No i tak, ja poleciałem, bo oni już byli przesłuchani. Ja poleciałem, tego dnia znaleziono, to było 7 maja, znaleziono zwłoki Staszka. No i wtedy ja poszedłem z Jackiem Nowaczkiem i z Iwoną najpierw usiłowałem do Zakładu Medycyny Sądowej dowiedzieć się coś, nas przegonili, ale tak pytałem różnych ludzi, domyśliłem się, że zwłoki mogą być w prosektorium, najprawdopodobniej są w prosektorium, poszedłem w prosektorium, dałem w łapę temu cieciowi, on wyjął na szufladę. Oni się nie zorientowali, że ktoś może być tak bezczelny, to był PRL, to trzeba zdać sobie sprawę, że takie rzeczy to nie przychodziły do głowy. I myślę, że jestem tym krewnym, za którego się podałem. Ja powiedziałem, że jestem bratem w ogóle chyba. I wyjął tą szufladę i zobaczyliśmy człowieka zatłuczonego. Jak to dokładnie widać. No a potem już było wszystko jasne. Potem były manifestacje w czasie juwenaliów, powołania Studenckiego Komitetu Solidarności. No, chodziliśmy w tym tłumie i mówiliśmy, co się dzieje. Jaki był odbiór tego? No odbiór to... To ja teraz widziałem film, który bezpiecy robili. To bardzo charakterystyczne. Ja stoję z Wojtkiem Onyszkiewiczem, członkiem KOR-u, który przyjechał, i Elą Majewską, późniejszą w pierwszym składzie SKS-u, i przylepiamy taki plakat na Szewskiej. Ale to jest PRL, kolej jest taki, jaki jest, więc przylepiamy, chcemy odejść, a plakat się odrywa. I tak się tak parę razy powtarza, a ludzie się boją. Przychodzą, odsuwają się, ale stają w odległości kilku metrów. I wokół nas jest taka próżnia, już jest tłum daleko, ale jest próżnia. Tutaj była ta historia taka, że w ogóle były dwa pochody pod rynek, bo okazało się, że myśmy nawoływali ludzi, żeby w niedzielę tam, msza była rano, i że w niedzielę wieczorem się zebrać na Tiszewski, żeby stamtąd pójść pod Wawel. I kiedy przyszliśmy tam wieczorem, to już okazało się, myśmy wiedzieli, kto jest, że tam były takie ileś szeregów ubeków, którzy usiłowali zablokować tą Szewską i zablokowali ją. Ta pierwsza grupa ze sztandarami się przebiła, ale potem się już nie dało w ogóle. I ta grupa pierwsza poszła i do nich zaczęli się dołączać spontanicznie ludzie. To była ta pierwsza grupa, która odczytała to, a ja z kolei zorientowałem się, że nie sposób, bo to był taki na ileś metrów gruby te wielo tam złożone, nie wiem, tam z 10 szeregów tych ubeków. Ten taki tampon uniemożliwiający wejście na rynek, to ja powiedziałem, żebyśmy odwrócili to. I poszliśmy na planty. I ten tłum poszedł na planty za nami i szliśmy plantami. Gasili latarnie, pamiętam. W pierwszym szeregu właśnie szła Lila, Batko i moja żona. Ja szedłem za nimi tuż, prawda?